Siemano, siemano. Lecę do sklepu. A czyli lecę tak, lecę na siłownię, ale jeszcze po drodze do sklepu. Jutro są sklepy nieczynne. Także wiecie. Trzeba coś kupić, bo w niedzielę co? Podobno jakiś zając ma przylecieć. Jadę żonce po jakąś biżuterię do jubilca. Tak myślę, kurde, nie wiem. No co dzisiaj trzeba kupić? Dobra kubita. No. Puszczam je na te treningi przy trójce dzieci, no to... Trzeba to jej jakoś wynagrodzić, nie? Kita pocisnę, że zając przyniósł i tyle. Tak, jak to jest na Mikołaja. Ale co chciałem powiedzieć? Dobry, fajny temat, który sam rozkminiłem. Sam rozkminiłem. Gdzieś tam też kiedyś podpatrzyłem, coś tam widziałem, coś usłyszałem, coś od siebie dodałem. O co chodzi? Cały czas o tą redukcję, tak? Bardzo fajna sprawa przed każdym treningiem siłowym. Czyli tym takim full body, który robię. Nie jest to taki typowy full body, tak jak już to wcześniej powiedziałem, bo zawsze coś muszę od siebie dodać, zawsze coś muszę więcej przetrenować. Ale co chciałem powiedzieć? Przed każdym treningiem, tak się u mnie przyjęło, już od pewnego czasu, nie wiem ile to dokładnie jest, robię 3 ćwiczenia na nogi. Czyli takie full body to nie jest, tak? Nie jest to żaden pull day, nie jest to żaden... Nie jest to żaden, kurwa, taki inny śmieszny trening. Zaczynam od czegoś takiego jak wyprosty, czyli typowo uda. Później jest, właśnie nie robię nic na stojąco ze względu na kręgosłup. Nie robię nic związanego z martwym ciągiem, żeby angażować ten odcinek, bo później go robię osobno przy plecach. Tylko startuję od samych nóg. Łydy, wyprosty. I typowo wyprosty na uda. Nie wiem, kurwa, jak się to dokładnie nazywa. Nie chcę tutaj kaleczyć. Nie chcę tutaj tam wprowadzać w błąd kogoś. Robię te 3 ćwiczenia, gdzie progres ciężaru. Robię to na tych maszynach. Jest praktycznie, no jest praktycznie na maksa. Max, ile tam można, nie wiem, ile tam na tych wyprostach jest, 120. Na tej suwnicy, ile tam jest, 240 chyba, czy 220. No robię to na takich maksach, żeby dopierdzielić te nogi, tak? Żeby taka pompa krwi była w organizmie na takiej, no na taki, no żeby na takiej kurwicy ćwiczyć. I naprawdę, uwierzcie mi, to działa. Nie wiem czemu, czy mi się wydaje, ale ciśnie mi się lepiej te ciężary, przyciąga je do siebie lepiej, nie wiem, dostaję jakiegoś takiego powera. Zrobiłem tą bieżnię na początku, żeby się zagrzać, no nie działało. Stwierdziłem, lepiej ruszymy nogi, jest to połowa ciała, dobrze tą krew dopompuje. Dobrze się zagrzeje i lecimy. Każdy gada, nogi potrzebują osobny dzień. Nie wiem. Spróbujcie na sobie, ja to próbuję na sobie. Widzę, co się dzieje. Działa, działa i waga fajnie cały czas odnotowuje spadek tej wagi. Ta waga schodzi. Jestem zadowolony z tego. I coś mi się z apetytem dzieje, bo coś się powoli zmniejsza. Coraz mniej mi się chce jeść. Nie wiem, przez co to jest spowodowane. Na pewno nie przez te treningi, tak? Będę wrzucał jeden specyfik teraz na koniec diety. Nie żaden koks. Wytłumaczę wam, o co chodzi. Będę go wrzucał i zacznę go chyba od następnego tygodnia, od środy. Dzisiaj jest czwartek. Poinformuję wszystkich, o co chodzi. To tam jest związane z prohormonem tarczycy. Wam powiem, o co chodzi. Bardzo fajny środek. Ściągnął mi go gościu, nie przez neta, tylko tam, no, lata w jedno fajne pewne miejsce, gdzie to tam jest legalne. Przywiezie mi to, no tam ze względu na dwa specyfiki zabronili tego tutaj na Unii Europejskiej, tak, rozprowadzać to na Unię Europejską. No ale czytałem dużo o tym suplemencie, jest bardzo fajny, podobno klepie dobrze, no zobaczymy, no kurwa. Muszę go, kurwa, wyprzedzić, bo nie wiem, o co chodzi. Zapierdala na jakimś czoperze, chwieje go, kurwa, z lewej na prawo. Może zapierdolony jedzie, w końcu bajerok, tak? Na bajerach tu się piwo strumieniami leje, no może coś lapną. Dobra, zbaczam z tematu. Jadę. Zaraz jestem w miasteczku, wbijam do galerii. Biorę, co biorę. I wpadam na ten trening i tak jak mówię. Katowanie nóg. Po katowaniu nóg lecimy po kolei. Zaczynam każde full body, nie wiem czemu, od martwego poprzez całe te plecy, tak jak powiedziałem, ruszam tam zawsze dwoma ćwiczeniami poprzez te plecy,
gdzie później przychodzę na klatkę i kończę na barkach. Bardzo fajnie działa. Łapę robię raz w tygodniu, tak jak powiedziałem, nie lecę już tego treningu riczapiany. Tak jak powiedziałem, nie leci nic w organizmie, nie ma sensu się aż tak katować, bo tak jak mówię, tu trzeba naprawdę dać sobie do zrozumienia jedną bardzo ważną rzecz, że regeneracja tak małego mięśnia jest naprawdę potrzebna i potrzebne jest na to dużo czasu, a co mamy za czas, jak ja mam jeden dzień przerwy od treningu do treningu. No nie porobię tej łapy tak jak chciałem. Lecę ją raz w tygodniu. Mam taki osobny dzień na nią. Jak mi się uda, to ją robię. Jak nie, czasami nawet co dwa tygodnie ją ruszam. No to nawet mi się chyba zdarzyło w tym tygodniu nie ruszyć. Dzisiaj czwartek. Nie wiem, czy pojadę w niedzielę jeszcze na siłownię. Zobaczymy. Dzisiaj mam zamiar się tak konkretnie skatować, że nie jest wykluczone, że puszczę pawia. Ale tak jak powiedziałem, dawajcie z siebie wszystko, róbcie wszystko z głową. A to, co wypracujecie, i to już za parę miesięcy. Kurwa, co tu się dzieje? Dobra, muszę skończyć, bo zaraz ktoś tu we mnie się wpierdzieli. To już będzie za parę miesięcy, gdzie będziesz mógł wyjść z podniesionym nie członem, tylko czołem. No. Dobra, mordeczka, ja lecę, pozdro.